W programie z archiwum Centrum Kultury jak zwykle witają Państwa niezwykle serdecznie Krzysztof Zagrodny, Telewizja Kablowa i Marek Dańczak, Centrum Kultury. Szanowni Państwo, dzisiaj z Krzysztofem chcielibyśmy Państwa niezwykle pięknie zaprosić na kolejny spektakl zespołu teatralnego My, działającego w Centrum Kultury już prawie 30 lat. Na spektakl, który zrealizowany był 11 lat temu. A więc cofniemy się aż o 11 lat, to sporo. I to cofniemy się do premiery, która miała swoje miejsce w niezwykłym miejscu, a mianowicie na dziedzińcu Muzeum Tkactwa. Tak się poukładało zespołowi wówczas, i reżyserowi Jackowi Bruziakowi i całemu zespołowi, że na tapecie swojej mieli Wielki Teatr Świata według Caldera. Wspaniała taka przypowieść refleksyjna. Wspaniały tekst, który doskonale pasował do realizacji właśnie w tym miejscu. I udało się ten dziedziniec uteatralizować w sposób naprawdę piękny. To była niezwykła premiera w niezwykłym miejscu i proponowałbym, żeby faktycznie ten spektakl, jeżeli Państwo macie ochotę go obejrzeć go od pierwszego do ostatniego momentu, nie przerywając tego oglądania, bo on jest przepiękny, bardzo refleksyjny, ukazujący ludzkie role, jakie przychodzi nam w życiu do odegrania. Zresztą bardzo piękne słowo wstępne wygłosił już za moment reżyser tego spektaklu, właśnie Jacek Bruziak, nasz instruktor teatralny. Cofamy się 11 lat. Zespół teatralny My, Wielki Teatr Świata według Calderona. Zapraszam. Nietypowym wnętrzu przyszło nam po 17 latach istnienia teatru wystąpić w takim tajemniczym miejscu. Bardzo się z tego cieszę. Sam zresztą o to prosiłem gospodarza obiektu, producent kultury oczywiście prosiliśmy. No i dzisiaj ziścił się ten dzień, to nasze pragnienie, by w tym miejscu wystąpić i spróbować uteatralizować to wnętrze. Na temat dzisiejszego spotkania wybraliśmy sztukę Calderona, Wielki Teatr Świata. Sztukę o charakterze refleksyjnym, opowiadającą o właściwie o życiu, o pewnych typach ludzkich, postawach, archetypach, które powtarzają się przez wieki: króla, bogacza, biedaka i innych. I o tym, jak się splatają ich los. Oczywiście nie jest to właściwe odwzorowanie sztuki dokładne. Wykorzystaliśmy tylko właściwie pomysł Calderona, a spektakl złożony jest z etiud, które wykonywane były na temat. Myślę jednak, że łączy się w pewną całość opowieść o tym, jak to życie poszczególnych archetypów splata się i jak wspólnie gramy na tej scenie życia jedno przedstawienie. Za kilka dosłownie chwil rozpoczniemy przedstawienie, a Państwu życzę miłych wrażeń zarówno ze spektaklu, jak i oczywiście z tego wnętrza, które tutaj zostało tak bardzo wypełnione. Oprócz pierwszego, że chyba scena, bliskość sceny o niej śmiela, ale proszę czuć się w czasie spektaklu bezpiecznie. Grają tylko aktorzy. A z braku jednak trochę płci męskiej, sam siebie musiałem obsadzić w jednej z ról, w związku z tym, jeżeli ktoś w czasie przedstawienia pomyśli, że w przyszłości mógłby grać, to zapraszam, może mnie wyleczyć.
przybądźcie tutaj. Wzywam was śmiertelnie. Trzeba się przebrać, by zagrać komedię. Tu, gdzie ta scena piękna i bogata, czeka was wszystkich wielki teatr świata. Gdyby mógł człowiek wybierać swą dolę, nikt by nie wybrał cierpienia i bólu. Każdy władcy zabiegałby rolę, nie bacząc na to, że i w życiu królów nie o grę idzie, lecz o samo życie. Że się rachunek z każdej roli zdaje, wiem, w czym najlepiej wszyscy się sprawdzicie i wedle tego rolę wam rozdaję. Ty będziesz król. Od zaszczytów pęknę. Ty będziesz damą, czyli ludzkim pięknem. Chyba ze szczęścia teraz się rozpłaczę. Ty będziesz pan, potężnym bogaczem. Czepku na głowie. Tobie wyznaczymy. Tego, co orze, czy co każe orać? Sam ze swą rolą musisz się uporać.
W roztropności wystąpisz dziś roli. Ciebie zaś gorszą, bo zagrasz nędzarza. Niezbyt mi, panie, to wam odchodzi. Jest król potężny, widać możnych panów, których obecność wszędzie poklask budzi. Piękność, co zmysły rozpala i budzi. Duchownych, chmiotków, żebraków w potrzebie wszyscy grać będą. Daję im od siebie ten teatr, stroje, piękne dekoracje. A państwa wszystkich zapraszam na inaugurację. Thank you.
Lecz to ja przecież króluję w tym świecie. Jeśli mężczyznę chcą zwać światem małym, niech małe niebo, mówią o kobiecie. Thank you.
ładny mi początek. Ładna, nie dawaj mi takiego fachu. Bardzo się boję, zaś przyczyną strachu są me przeczucia, dziwne, mocne jakieś, że złym oraczem będę i pasterzem. Trudno. Fabole nie się za to stanie. Najgorzej chyba zagram komedię. Thank you.
i po komedii. Zdać się mogła chwilką, lecz kiedyż dłużej trwa to przedstawienie, jakim jest życie, wszak składa się tylko z wejścia i wyjścia w mej skromnej ocenie. My, drugi w historii teatru grany poza Centrum Kultury, poza sceną przy ulicy Kościuszki. Cieszymy się bardzo, że to właśnie zespół teatralny, mam nadzieję, rozpoczął nieprzerwane prezentacje różnych form artystycznych tu, w tym niezwykłym miejscu, nie tylko w Kamiennej Górze, ale myślę, że w Polsce, takie piękne miejsce.
Dzisiaj w spektaklu wystąpili następujący aktorzy. Mam nadzieję, że Państwo głośno i wyraźnie się klaśniecie. Kwiaty dla aktorów. Piotr będzie rozdawał. Odczytuję nazwisk. Wystąpili dzisiaj Edyta Gluck. Przedstawić jeszcze jedną osobę, opracowanie muzyczne, jak zwykle Marek Najczak.